Anna Jaworska, artystycznie, zapraszam na warsztaty. Dziś bohaterem filmu będzie kwiatek. Ośmiopłatkowy, kwiatek szydełkiem. Pokażę ci, jak go zrobić i zdradzę moje pomysły na wykorzystanie go w większych projektach. Warsztaty są dla początkujących. Na potrzeby filmu zrobię taki ogromny kwiatek z grubego sznurka, bo w ten sposób dokładnie zobaczysz wszystkie szczegóły i krok po kroku będziesz potrafiła to zrobić. To jest lina, taki sznur, pleciony, aż 9 mm grubości. Pamiętasz, wykorzystywałam już ten sznurek, kiedy robiłyśmy makramę i powstał taki diament. Zapraszam Was na film, żeby sobie wypleść własnymi palcami bez szydełka <taki> taką ozdobę. Dzisiaj zrobimy. Tego samego sznurka, projekt szydełkowy. Do zrobienia kwiatka, który ma około 30 cm średnicy, ten y, mój gigant, y, zużyłam około 28 metrów takiej grubej 9 mm liny. Potrzebuję odpowiedniego szydła. <gryw> Moje ma aż 15 mm. I od czego zaczniemy? Pierwsza nauka którą dzisiaj odbierzesz to jest magiczna pętelka układamy palce w ten sposób trzymając kciukiem kawałek sznurka, zostawiamy ze 20 cm krzyżujemy sznurki ze sobą w ten sposób wkładamy szydełko do środka tutaj takiej pętli, która powstała nabieramy sznurek czy włóczkę, która jest na palcach i tak zobaczcie, taki obrót o hop, że ona się tak krzyżuje. Krzyżuje się w taką pętelkę. I w tej chwili tę dłuższą nitkę, która idzie od kłębka, przeciągam przez to powstałe oczko. I tutaj powstaje tak zwana magiczna pętelka. Zobaczcie, na czym polega jej magia. Bo można ją w tej chwili powiększyć albo zacisnąć, pociągając za ten początkowy sznurek za tą końcóweczkę. O. I w ten sposób ona się zmniejsza i zwiększa. I to jest już nasze, y, nasz pierwszy taki y, nazwijmy go półsłupek, bo ja w tej chwili potrzebuję mieć na tej magicznej pętelce w sumie 8 elementów, 8 półsłupków i to pierwsze nabrane oczko już traktuję jako pierwszy półsłupek. Spójrzcie, wkładam szydełko do środka do pętelki, wyciągam sznurek, mam dwa oczka na szydełku, nabieram sznurek na szydełko, przeciągam przez oba oczka, mam drugi półsłupek, jeden, dwa i robimy ich w sumie osiem, pięć. Sześć siedem i ostatni półsłupek, osiem. Mam osiem półsłupków, które tworzy mi kółko. Teraz mogę trochę zaciągnąć tą pętelkę. Nauczę was. Zamykania tego kółka w sposób, którego sama niedawno się nauczyłam. Uważam, że jest bardzo dobry i daje możliwość ładnego, równego kółeczka. To się może wam przydać przy, również przy jakichś innych projektach. Także uwaga! Robimy to w ten sposób. Troszeczkę więcej tej włóczki, sznurka wyciągam, żeby powstała większa pętelka, i wyjmuję szydełko. Wkładam pod. Oczko od tyłu, to jest nasze pierwsze oczko, takie płasko położone na obwodzie kółka. Wkładam od tyłu pod spód szydełko. Tu mam dłuższą pętelkę, żeby ją naciągnąć. Przeciągnę na tą drugą stronę. Zobaczcie. O tak. Kółeczko się pięknie zamknęło, jest ładne, równiutkie. Mając tę pętelkę na szydełku. Uwaga, robię taki ruch. To jest cały czas moja prawa ta właściwa strona robótki. I ja w tej chwili wbijam szydełko, trzymając pętelkę na szydełku. Wbijam szydełko jeszcze raz, ale już od przodu, tak normalnie jakbym robiła. Wbijam pod całe to oczko. Tak. I w tej chwili włóczkę, która idzie z nie pomylcie się tutaj, żeby to nie była ta mała końcóweczka, tylko włóczka, która sznurek, który idzie z Motka, po prostu go wybieram, a ze sznurkiem bywa ciężko, ok? I mam w tej chwili, tak jakby ułożone do półsłupka dwa, dwie pętelki na szydełku i je zwyczajnie przerabiam. I to jest taki mój pierwszy półsłupek w pierwszym oczku, yy, które rozpoczyna następne okrążenie. I teraz, żeby to kółko się powiększyło, zrobię dwa półsłupki w każdym oczku, czyli powstanie mi 16 półsłupków. Pierwszy w tej chwili już właśnie zrobiłam. W tej samej dziurce robię jeszcze jeden, czyli wbijam szydełko znowu w to samo miejsce, wyciągam włóczkę, i przerabiam oba oczka i mam dwa półsłupki. Zrobione w pierwszym oczku. Tutaj są takie wyraźne otworki. I w te właśnie otworki będę teraz wkładać szydełko. Trzeci, czwarty i tak dalej, aż będzie 16. Ja pędzę dookoła, a Wy macie chwilę, żeby zasubskrybować mój kanał i dajcie łapkę w górę, jeśli przyda Wam się do czegoś ten film. 15. I szesnasty półsłupek w tym ostatnim otworku nad ostatnim półsłupkiem z poprzedniego rzędu. Będę zamykać kółko, odcinam, tak zostawiam sobie na razie z te 15 cm powiedzmy. To teraz jak je zamknąć, żeby było rzeczywiście śliczne na całym obwodzie? Wyciągam sznurek, wkładam od tyłu szydełko pod oba wątki oba sznurki tego oczka przeciągam nitkę którą przed chwilą obcięłam na drugą stronę tu jest taki łańcuszek jakby jedna pętelka wychodzi z drugiej, jedna pętelka wychodzi z, ze środka z tego oczka z drugiej, taki warkoczyk i teraz podobną sytuację chcemy osiągnąć tutaj, żeby ładnie wyglądał cały brzeg odwracam, to jest bardzo ważne Tutaj z tego, pod tym oczkiem są jakby dwa sznurki. Ta łezka, plus tutaj jeszcze jeden element, jeden sznurek. I ja teraz pod oba, w oba muszę włożyć szydełko. O tak. Tak, od dołu, trzymając na sztorc to kółeczko, od dołu do góry wbiłam szydełko. I teraz muszę wciągnąć tę uciętą nitkę, ten sznurek, jakby do środka mojej łezki, ale przeciągając przez oba sznurki. O, teraz jak ja to zaciągnę w ten sposób, żeby uzyskać podobnej wielkości łezkę, to zobaczcie, jak już pochowamy nitki, nie ma w ogóle śladu, gdzie było łączenie? I mamy właściwie gotową podkładkę, ładne, równiusieńkie, idealne kółeczko. Jak tu robiłam piętnastką, teraz wezmę, co tu mam, ósemkę. Dobrze jest już od razu pochować te sznurki. Jeśli tę łezkę robiłam w, te, w tę stronę, o, jak pociągnę sznurek, to, to ona tutaj reaguje, o, w tą stronę. To dobrze jest, Wykręcić ją teraz w przeciwnym kierunku, bo ona się jakby zablokuje w tej pozycji. To czasem jest trudne, ale proszę, daję radę. Odcinamy końcówkę niepotrzebną i to jest wszystko, słuchajcie, jeśli chodzi o wykończenie kółeczka. Podobnie robimy z tym początkiem naszej robótki. Zaciskamy jeszcze mocniej w dowolnym miejscu. Zaczynamy robić płatki. Wbijam szydełko, wyciągam trochę sznurka, zostawiam jakiś tam kawałeczek, przerabiam jedno takie oczko i zaciskam. Nie liczę tego zaciśnięcia, tego pierwszego oczka. Ja go po prostu nie liczę. To jest tylko jakby mocowanie do tej robótki. Znowu nie robię żadnych supełków. Zostawiam końcówkę, ona potem będzie nam jeszcze przez chwilę potrzebna. Yy, wszystkiego się na końcu dowiecie. Robię po 8 oczek łańcuszka. Yy, to będzie taka nasza magiczna liczba. Te 8, 8, 8, 2 razy 8, 1, 2, 3 i tak dalej. Zrobiłam 8 oczek łańcuszka, i teraz słuchajcie, żeby, żeby on się nam nie skrzywił, czyli tak płasko, jak leży, tak jak go robiłam, muszę go zakotwiczyć przy naszym kółku. Pomijam jedno oczko, czyli tu się wbiłam z pierwszym, to pomijam i w to kolejne, czyli trzecie. Wbijam się tak samo jak poprzednio pod oczko, i w tej chwili kotwiczę, jakby ten łańcuszek. Yy, oczkiem ścisłym, czyli wyciągam włóczkę i od razu, nic nie nabierając, przeciągam ją przez pętelkę, którą mam na szydełku, czyli takim oczkiem ścisłym przyczepiłam łańcuszek do kółka. I teraz znowu od tego momentu liczę 8 oczek łańcuszka. Zwracam Wam uwagę na to, że ja specjalnie robiąc z takim grubym sznurkiem, robię taki ruch że ciągle przesuwam tym szydełkiem, żeby oczko nabrane na szydełko rzeczywiście miało swoją taką odpowiednią długość, grubość, otwór, że jakbym się zatrzymała przy samym tutaj haczyku, to ono by było za ciasne. A jak, a jak prze, przeciągam, wykonuję ten ruch, to te oczka potem są po prostu do siebie podobne. I ta sama sytuacja. Jedno zostawiam, następne. Oczko ścisłe i przyczepiam w ten sposób łańcuszek. Robimy tak 8 razy. 6, 7, 8 oczek ostatniego płatka, ostatniego łańcuszka. I teraz zobaczcie, one się tak skręcają. Nie przejmujcie się tym. Tak się dzieje właśnie przy pierwszym okrążeniu robienia płatków. Teraz trzeba je tak po naciągać, troszeczkę poprawić. O będzie to trochę lepiej wyglądać i będzie łatwiej dalej robić. I teraz y, uwaga, jeżeli już teraz wam się to wydaje zbyt trudne, zbyt skomplikowane, powiedziałam, że to jest dla początkujących, no ale pewnie nie dla takich, którzy pierwszy raz w życiu mają szydełko. Więc jeśli jesteś nomenomen -nomen kompletnie zielona, to zapraszam cię na film, tutaj go podlinkuję. Szydełko dla początkujących. Ja tam pokazuję dokładnie, jak zacząć i jak y, nauczyć się robić łańcuszka, a dalej to już pójdzie. Teraz zamykamy to okrążenie z pierwszą warstwą płatków. Zobaczcie, tutaj y, zostało to jedno oczko przerwy, które musi być pomiędzy płatkami, czyli wszystko się zgodziło. I teraz najzwyczajniej w świecie wbijam się w to samo miejsce, z którego zaczynałam. Przy czym, pamiętacie, tu tak luźno jest ta nitka, więc pociągnijcie ją jeszcze, pociągnijcie. Nią się zajmiemy dopiero po drugim okrążeniu, nie teraz, ale naciągnijcie, żeby to oczko się tak zmniejszyło, które tutaj nam zaczyna ten rządek, i łańcuszkiem wbijamy się w to samo miejsce, w to początkowe. Miejsce i robimy to samo, czyli znowu oczko ścisłe, kotwiczące po prostu ten płatek, i tego nie liczymy. Teraz dopiero zaczynamy znowu liczyć 8, żeby tutaj faktycznie powtórzyć cały ten łańcuszek. Powinno być 8 kolejnych oczek ścisłych. Pomijam, to ruchome oczko, specjalnie tak ciągnę tym sznurkiem, żeby ono mi się tutaj tak maksymalnie zmniejszyło. Nie biorę go pod uwagę. Dopiero od tego następnego, które zaczynałam liczyć jako pierwsze oczko łańcuszka, robię oczka ścisłe. Wbijam się szydełkiem w środek tego łańcuszka, właściwie pod taką jedną niteczkę tego łańcuszka zewnętrzną. I ten sznurek przeciągam przez oczko łańcuszka i od razu bez nabierania nitki, to nie jest półsłupek, tylko oczko ścisłe, od razu znowu przez pętelkę, która jest na szydełku. I to samo 8 razy. To było 1, liczymy czy, czy, czy się zgadza. 1 i 2 oczko ścisłe i 3 oczko ścisłe. I cztery, oczko ścisłe. Pięć, sześć, siedem, o tak i osiem. Tak. Przyjrzyjcie się, jaka jest tutaj sytuacja, że to zaczyna już ładnie się. Łasko układać i od razu lepiej wygląda niż te pozostałe, prawda? ładny się robi płatek. Zrobiłam to 8 razy i dokładnie się przyjrzyjcie, że ten element to już jest, to nasze oczko ścisłe, które przyczepiło się do następnej części, i ja przez to już nie przerabiam w tej chwili tego oczka ścisłego tutaj. Tylko po zrobieniu ośmiu oczek ścisłych na naszym warkoczyku, na tym łańcuszku, wbijam się znowu szydełkiem w środek, w to samo miejsce, z którego tutaj wychodzi nam kolejny płatek, czyli w tę dziurkę. Zakotwiczą całość. Znowu tak samo, czyli oczkiem ścisłym, którego ja nie liczę. Żeby mi się nie myliło, żebym tkwiła przy tych moich ósemkach. Ja go po prostu nie liczę tego, które przyczepiam do kółka. Znowu łańcuszek i uwaga, teraz naszym pierwszym oczkiem. Z tych ośmiu, pierwszym z ośmiu oczek łańcuszka, z którego jest zbudowany płatek, to jest to oczko, spójrzcie. Oczko, które tutaj ma taki golfik, szaliczek, taką poprzeczną nitkę, i ono jest pierwszym oczkiem. W to się wbijamy. Ono czasami, jak za ciasno robicie, potrafi być takie mniejsze od pozostałych. No nawet u mnie też jest trochę mniejsze od pozostałych, więc nie, po, nie pomylcie się, nie pomińcie go. To jest nasze pierwsze oczko. I liczymy jeden i robię oczko ścisłe, dwa oczko ścisłe. I tak dalej, i tak dalej. 8 plus kotwica, 8 plus kotwica, 8 plus kotwica, i widzimy się za chwilę, jak dojdę do końca. Pamiętajcie, subskrybować mój kanał. Przerobiłam te 8 oczek ścisłych na bazie łańcuszka, który utworzył płatek w poprzednim rzędzie. I znowu będzie zmiana, bo kończymy. Kwiatek jest właściwie gotowy. Trzeba go tak pomęczyć, tak jak mówiłam, żeby wyglądał jak gotowy. Trzeba trochę powyciągać te płateczki. Podobnie jak poprzednio, wyciągam trochę więcej sznurka, żeby powstała taka luźna, większa pętelka. I teraz taki sposób wymyśliłam, żeby ten kwiatek wyglądał symetrycznie i jak najbardziej było to podobne do. Poprzednich punktów łączenia płatków. Słuchajcie, tutaj jest taki element, który wcześniej nazwałam golfikiem, nie wiem dlaczego. No, to taka główka, ludzika, i tu jest ten golfik. Więc pod tę poziomą włóczkę sznurek wkładam od dołu, czyli tutaj jest środek kwiatka, od strony, od centrum, od środka tak od dołu wkładam szydełko pod ten umowny golfik i teraz pętelkę, którą przed chwilą miałam na szydełku i zdjęłam z szydełka, wyciągam przez to, o, to jest ten pierwszy ruch, zobaczcie, i w ten sposób to naprawdę będzie podobnie wyglądać do tych poprzednich miejsc, wyciągam to i teraz, uwaga, znowu muszę włożyć szydełko od tyłu, Dokładnie w tę y, dziurkę, w ten otworek, z którego wychodzą płatki. Tutaj. Ale od tyłu wkładam szydełko tak. Wyciągam tę pętelkę na drugą stronę. O. Tutaj zaczyna nam to wszystko ładnie wyglądać od przodu. A teraz uwaga. Odwracam robótkę na drugą stronę. I tutaj... Mamy sznurek, który zaczynał całość i luźno sobie zwisa i ja właśnie w tej chwili przeciągnę go przez pętlę, którą przed chwilą wyciągnęłam na drugą stronę. Przełożyłam ten sznureczek, tak? Ucinam ten sznurek, który idzie z motka. Ciągnę za tę końcówkę, którą przed chwilą ucięłam. I, jakby będę zaciskać pętlę, ale zanim całkowicie ją zacisnę, to włożę tę końcówkę również tutaj do środka. Można sobie pomóc szydełkiem, można zrobić to palcami. Zaciskam tę pętlę i co teraz? To samo co poprzednio, czyli szydełkiem cieńszym wciągam z tyłu nadmiar sznurka. Tutaj jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, to może być dla Was też pomocna informacja, skoro mam okazję to powiedzieć. Mam plastikowe szydełko. Sznurek jest gruby, ta cała robótka ściśnięta. Jak postępować z szydełkiem, żeby go nie złamać? Nie można robić dźwigni. Szydełko musi pracować cały czas w jednej. Płaszczyźnie, ciągniemy tym haczykiem. O, widzicie, taki ruch. Nie robię żadnych dźwigni, wtedy nie złamie sobie szydełka, tylko ciągnę haczykiem po prostu wzdłuż miejsca, w którym ma się znaleźć sznurek. Troszeczkę się trzeba z tym pogimnastykować, jeśli się weźmie sznurek tak gruby tak jak mówiłam na początku 9 mm zaraz będziecie mnie pytać skąd taką linę sznurek kupiłam go w hurtowni takiej pasmanteryjnej w Warszawie na Alei Krakowskiej o uff udało się chyba najtrudniejsze z całego robienia kwiatka to przeciąganie nitek no ale nie chcę mieć supów. i kwiatek Gotowy. Zobaczcie. Powyciągamy, wyprostujemy i naprawdę nieźle to wygląda. No, co zrobić z takim ogromnym kwiatkiem? Może wykorzystać go jako podkładkę pod dzbanek z gorącą yy, herbatą. Albo w kuchni pod garnek. W tym celu proponuję, żeby był bawełniany sznurek, a nie poliestrowy, żeby garnek go nie rozpuścił. Co dalej z tymi kwiatkami? Tak jak widzicie, można sobie zrobić kolczyki. Kolczyki robiłam z włóczki. Jedna to jest Yarn Art Ideal i ona jest bawełniana, a drugą kupiłam w sklepie Teddy i to jest Cascadia się nazywa. Tutaj producent zaleca w jednej i w drugiej szydełko rozmiar 3. Ja robiłam kolczyki czwórką ale trujeczką na pewno też wyjdzie i będą pewnie wtedy jeszcze delikatniejsze i troszkę mniejsze. Teraz co jeszcze? Broszka. Broszka, którą mam tutaj przypiętą, zrobiłam z włóczki firmy Yarn Art, to jest Jeans i tutaj robiłam to też tym samym szydełkiem czwóreczką. Można zrobić piątką. Generalnie do wszelkiego rodzaju prób i Nauki. Ja zalecam grube włóczki, sznurki i grube szydełko. Według mnie w ten sposób jest się łatwiej nauczyć. Z tego robiłam kwiatki takie, 7 albo 8 kwiatków z jednego takiego motka. Tę akurat kupiłam też w wtedy i to jest 450 gramów. Takie kwiatki można ze sobą ładnie łączyć. W ten sposób można je łączyć, zszywać i Dzięki temu zrobić projekt pod tytułem Narzuta na łóżko, koc. Zrobić z tego nawet dywan. Wyobraźcie sobie ze sznurka jutowego upleść te kwiaty i zrobić taki dekoracyjny dywanik. Lubię robić kolarze. wykorzystałam taki kwiatek dekorując moją Fridę. <laughs> Także myślę, że można znaleźć dużo zastosowań. Podzielcie się ze mną swoimi pomysłami. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną na kanale. Dziękuję, że subskrybujecie mój kanał. Poproszę o łapki w górę i komentarze. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.